Hejka wszystkim, a dzisiaj chciałabym Was zabrać w podróż do mojego rodzinnego domu. Zapraszam Was serdecznie na mój weekendowy vlog z domu rodzinnego. Tomek! Ale najpierw walizka. Ileś tam godzin później, ale gotowe. Teraz wreszcie, kiedy wróciłam do domu, mogę wziąć drugą część Harry'ego Pottera, bo mam ochotę od nowa przeczytać wszystkie książki i od nowa obejrzeć wszystkie filmy. Jak ja za wami moje maleństwa tęskniłam. Już mamusia jest. Już mamusia pocieszy. I za mami też. Cześć, maleńkie. O, jaka piękna kolekcja. Tak dawno nie malowałam farbami olejnymi, że trzeba nadrobić zaległości. Jeszcze nie wiem, co stworzę, ale na pewno coś bajecznego. No to zaczynamy. Naszykowałam sobie tutaj płótno, farby olejne, taki pojemniczek, który posłuży mi jako paleta, ten będzie na tempertynę, no i pędzelki. Póki co wygląda to tak, ale tworzymy dalej. No i oczywiście obecny syf, ale chyba skończyłam. Dodałam jednak jeszcze troszeczkę bliczków i skończony prezentuje się tak. Jesteśmy gotowi i zaraz idziemy na grilla rodzinnego. A na sobie mam moje nowe ciuszki, które ostatnio złapałam w Bershce. Te shorty i taka bluzeczka. Przez przypadek wziąłam M-kę i powiem wam, że jest idealna. Raczej mniejszej to bym się nie wcisnęła. Jeszcze w Bershce złapałam taką kurtkę skórzaną, znaczy wiadomo, ala skórzaną. Oraz taką kurtkę jeansową, ale to już w research i dołożyłam do niej moje przypinki. Chcę więcej tych przypinek dać, ale póki co jest tyle. A do tego i żubliget moja mama kupiła mi taką jedną frotkę oraz etui na okulary, które jest przeurocze. Dodatkowo ono, jeśli nie ma okularów, jest takie płaskie i nie zajmuje miejsca w torebce, ale jak je rozłożymy, to się śmiało zmieszczą wszystkie okulary. Tutaj kubeczek mój i mojej siostry. A teraz pokręcimy kilka TikToków. A zapach na dziś to mój przeuroczy skandal Apari. Troszeczkę malinek, UFO, serek z cynamonem i czarna kawka. Jestem w niebie. I mój wierny towarzysz śniadań, czyli moja mama. O ja, patrzcie, Anna. Swan. Pytacie mnie często, jakie skarby skrywa moja toaletka, a więc dzisiaj wam to zademonstruję. Nie ma ich tutaj za wiele, większość rzeczy pojechała ze mną do mieszkania, ale... to, co jest, to wam pokażę. Oprócz góry, na której są różne podkłady, nie tylko moje, kiedyś też zajmowałam się malowaniem innych ludzi, teraz już raczej leżą i czekają na jakieś inne specjalne okazje. Dodatkowe olejki, woda z cukrem i utrwalacz do makijażu z Golden Rose. Tu, tak jak wcześniej wam już pokazywałam, mam waciki, krem, który ze mną przyjechał, Aloe Lights Hello Body oraz 50 do twarzy. Codziennie używam tego filtru. Tutaj mam resztkę kremu Cetaphilu, które wzięłam ze sobą. I balsam do ust. Natomiast w tej szufladzie tak
naprawdę mam miniaturki mojego ukochanego serum do twarzy z Estée Lauder. Scyzoryk. Tu jest chyba czepek. Próbka kremu, którego mam w Warszawie. I te świetne plastry na niechciane szkodniki na naszej twarzy. Polecam. Zawsze tam w rogu trzymam moje pomadki. Moje ukochane są to pomadki z MAC-a. Tutaj jeszcze mam to bodajże było z Oriflame'u. Tu również z Oriflame'u błyszczyk, który również polecam. Jest taki brzoskwiniowy. Pomadka z Chanel, oczywiście czerwona. I pomadka z Diora, ona już jest taka bardzo połyskliwie różowa. Jak byłam kiedyś na stażu w Niemczech, kupiłam wtedy te dwie konturówki z Manhattanu. I ja nigdzie nie mogę znaleźć tej firmy w drogerii. Ani w żadnym sklepie typu Rossmann. Uwielbiam te konturówki, są naprawdę świetnej jakości. Błyszczyk, którego nie używam, on jest ze Estée Lauder. Moim zdaniem jest zdecydowanie za ciemny. No ale akurat go dostałam. Moja ukochana pomadka z MAC-a, którą dostałam od mojej przyjaciółki, jak byłyśmy jeszcze w liceum. Natomiast tą drugą kupiłam sobie sama. I też bardzo lubię ją nosić. Akurat ten kolor bardzo mi pasuje. Tą pensetę dosłownie kocham, jeśli mam doklejane rzęsy. I sobie je wszystkie zgnialam razem. Albo do naklejania takich malutkich dzieciaków. A oczywiście do brwi. A to często mi się przydaje, jeśli na przykład używam jakiejś farbki i chcę sobie fragment tylko jej wybrać. To królestwo, oprócz oczywiście moich ukochanych minerałów, które leżą tutaj w dość sporej ilości. Mamy błyszczyk, którego nie używam. On kiedyś był też chyba w jakimś iPhone'ie albo Oriflame'ie, pewnie w iPhone'ie. Kupiłam go ze względu oczywiście na opakowanie, no bo przyznajcie, że jest po prostu przecudny. Ale on jest tak niefunkcjonalny, że nawet nie będę tego komentować. Tutaj mamy dwie gąbeczki z Loli, mniejszą i większą. Obydwie bardzo lubię, są przemięciusie. Rozświetlacz z Vilendy, którego tak naprawdę no, średnio używam. Kupiłam go z polecenia, ale nie jestem z niego zadowolona. Utrwalacz makijażu z Arbon i może nie tyle jako utrwalacz, tylko jako takie odświeżenie w ciągu dnia twarzy jest świetne. To kiedyś dostałam na urodziny od mojej przyjaciółki. Wiele lat już ma, ale powiem Wam, że często jest po prostu niezastąpionym elementem czy mojego makijażu, czy jakiejś konkursowej charakteryzacji. Bardziej lubię tego używać, to jest jakby taki brokat. Idąc dalej w tym uroczym kubeczku z Disneylandu od mojej przyjaciółki, mam tutaj różne kredki, na przykład właśnie moje ulubione kredki do brwi z Golden Rose są naprawdę rewelacyjne. Mam dwie kredki z Sephory, takie neutralne w sumie, bardzo lubię też ich używać. Tutaj jest żel do brwi z Essence, bo wolę ten z My Secret, ale ten z My Secret mam w Warszawie, ten zostawiłam sobie tutaj. Kredki z Avon też są dobrej jakości, muszę przyznać, mam kilka kolorów, tutaj mam dwa, a w Warszawie mam chyba jeszcze kilka. Te zalotki w wersji mini naprawdę też polecam. Kupiłam je na AliExpress za śmieszne pieniążki. Taką i... o, taką. Tutaj jest dosłowny miks moich wszystkich pędzelków. Ale ja muszę Wam szczerze polecić te z AliExpress, z Jazz Up. Są tanie, są naprawdę świetnej jakości i idą tylko 3 tygodnie, jak na AliExpress, to jest bardzo szybko. Ja kupiłam taki podwójny zestaw za chyba 150 zł. I tam było tyle pędzli, że nawet ja nie skomentuję po prostu. Tam nawet chyba 10 zł za pędzel nie wychodziło. Także polecam. Te dwa kupiłam z Lovely chyba kiedyś. Tak, z Lovely. No, przyznajcie, że są przeurocze, ale powiem Wam, że są totalnie niefunkcjonalne. A no i oczywiście latami kupowałam pędzle z Maestro i również je polecam, chociaż ich trzonki no nie zawsze wyglądają pięknie, ale też już mam je wiele lat i są naprawdę świetne. Tu tak naprawdę też są resztki kosmetyku ze względu na to, że tak jak mówię, rzadziej się tu maluję. Większość rzeczy zawsze przywożę ze sobą w takiej kosmetyczce. Jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy typu właśnie krem CC, farbki z kryolanu, bańka do masażu, brokatowe eyelinery. Polecam Wam serdecznie te z Golden Rose. Są tanie, są naprawdę świetne. Tutaj oczywiście mój niezastąpiony masażer do twarzy, którego zawsze ze sobą biorę, a najczęściej w tym pudełeczku. Oraz dwie bańki do masażu, również z tej samej firmy. I mam ochotę poznęcać się troszkę na mojej mamie właśnie tymi bańkami. No i oczywiście przechodząc do tej części, do tej szuflady, ostrzegam, mam tutaj trochę Weisel. Zacznijmy od tych szminek. To jest kolor, którego niekoniecznie mi pasuje, ale ogólnie sama ta seria Golden Rose jest naprawdę dobra. Te tak niekoniecznie.
Tu są też jakieś niepotwierdzone, ale muszę Wam koniecznie polecić. Pomadki ze Sinskin. Ja mam tutaj taki kolorek i powiem Wam, że świetnie się trzymają, a usta po nich nie są suche. Więc naprawdę, fajna sprawa. Pozostałych, tak jak już mówiłam, raczej nie używam. Tutaj mam nożyczki do cięcia włosów. Raczej kiedyś mojej mamie cięłam, teraz na samej sobie raczej wolę ich nie używać. Tam są też jakieś plastry do ciała. O, z Hello Kitty! Miałam rację. Moja ukochana baza pod makijaż z Maka. Jeśli mam jakieś bardzo ważne wydarzenie i wiem, że będę wiele godzin chodziła w tym makijażu, oczywiście, że nałożę ją. To jest taki bazokrem tak naprawdę. NYX Glitter Primer, kultowy produkt. Ja w sumie chyba najczęściej używam pod brokat korektoru z Catrice, ale to również też się dobrze sprawdza. A ten eyeliner, nie przepadam za jego pędzelkiem. Natomiast jeśli już pomalujecie się, to żeby to zmieniać, to trzeba się naprawdę namęczyć. Co w sumie jest plusem i minusem, no bo plus dlatego, że się nie rozmażecie w ciągu dnia, ale minus jest taki, że w nocy będziecie tak strzeć te oczy, żeby to zmieć jak najszybciej z siebie, więc no zależy kto co lubi. Rzęski z Ibry, za którymi no niekoniecznie przepadam. No i oczywiście patyczki, niezbędnik w każdym makijażu. Jakieś tam kępki sztucznych rzęs. Kleje, powiem Wam, te kleje, które są dodawane do sztucznych rzęs, są świetne na klejenie jakichś ozdóbek do twarzy, typu jakichś dżecików i tych spraw. Oprócz tego, że troszeczkę te wszystkie kosmetyki są brudne, ale to pomijmy, mamy mój jeden z ukochańszych bronzerów do twarzy, bronzer z Clinique. Jak najbardziej bardzo polecam. Na drugim miejscu lubię markę Lovely, jeśli chodzi o bronzery, ale nie w tym kolorze. To jest akurat Toffee Chocolate. Ja w Warszawie mam drugi, tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Chyba karmel, coś takiego. I on o wiele bardziej mi pasuje, ten jest za jasny, ale kupiłam go dlatego, że właśnie tam tego nie było, a wtedy była promocja. Dalej mamy puder z Paese. Nigdy nie wiem, jak się wymawia nazwę tej firmy, każdy chyba mówi inaczej, więc ja mówię Paese. Ale średnio go polecam, ponieważ moim zdaniem za bardzo wysusza skórę. Natomiast ten z Arbonne po prostu kocham. Oczywiście niegdyś kultowy produkt, rozświetlacz z The Balm. Mary Luminizer. Tutaj produkt, który również dostałam z Golden Rose. Paletka trzech rozświetlaczy i jako takie wykończenie makijażu, ten nałożony na róż, ten troszeczkę jako rozświetlacz, a ten czasem nawet na oko, sprawdzają się bardzo dobrze. To mój ukochany, jak zresztą widać, róż z Essence, którego już nie ma, którego wycofali, ale ja i tak go męczę, bo jest naprawdę, naprawdę świetny i świetnie mi pasuje do mojej karnacji. Świetny eyeliner z NYXa, który no już mi zasnął, ale wiele lat go używałam, już właśnie w sezonie osiemnastkowym na samej sobie, więc bardzo go polecam, a teraz używam go po prostu z Duralinem, żeby przywrócić mu ponownie życie. A dalej mieszczą się moje paletki do oczu. Tutaj mam paletkę z Zoewy, którą bardzo, bardzo lubię. To są same matowe cienie i właśnie dokładnie o to mi chodziło. Świetnie się blendują i mają naprawdę dobrą pigmentację, więc trzeba na nie trochę uważać. Natomiast te dwie paletki to coś, co zrobiłam sama. To były dwa opakowania po ołówkach z Kohinora. Ja je przemalowałam, polakierowałam, to miała być czekoladka, no nie wiem czy wyszła. I dodałam do nich cienie. Większość jest tutaj cieni z Inglota, ale na przykład ten tutaj bodajże jest z Glam Shopu. Z tyłu na nią nakleiłam magnes, dzięki któremu właśnie wszystko się może do niej przyczepić. I to są takie części przeze mnie używane, a w tej... No uroczo mi to wyszło. Natomiast w tej są już takie rzadziej używane. Natomiast w ostatniej przedziałce mamy taki miszmasz. Tutaj jest paletka, którą kiedyś kupiłam w Auchanie i służy mi już do korektorów, czy do nakładania właśnie eyelinera z Duralinem. To jest mój ukochany korektor z firmy MAC. W sezonie osiemnastkowym no, był po prostu moim must have'em. Natomiast ten kiedyś kupiłam właśnie z polecenia pani ekspedientki, ale nie jestem z niego zadowolona. Nawet kolor mi źle dobrała, bo on jest cały różowy, a ja wszystkie moje kosmetyki mam bardziej w tonach żółtych. Te pozostałe to jakieś próbeczki, szminek i perfum z Oriflame. Kiedyś często tam malowałam dziewczyny właśnie w zamian za kosmetyki, także trochę tych kosmetyków miałam. Tutaj glittery z AliExpress, pomada do brwi. To akurat nie jest dla mnie, to nie był mój kolor, ja używałam jaśniejszego i byłam z niej bardzo zadowolona. To była gąbka bodajże z For Your Beauty z Rossmana, ale jest za twarda, więc nie polecam. Te pigmenty z My Secret są również świetne, z Vibo tak samo. Natomiast te z Inglota to również petardy, ale uważam, że na rynku już jest mnóstwo innych tańszych kosmetyków, więc nie ma co przepłacać. Cienie z Maka są naprawdę rewelacyjnie napigmentowane. Kolor Tattoo z Maybelline. W sumie kiedyś czasy je używałam. Bardziej w sumie tego koloru i tego srebrnego tak średnio. Czy polecam? No w sumie to tak.
I tak prezentuje się ta szuflada. Tak jak mówiłam, nie ma tych kosmetyków za dużo, ponieważ jednak większość rzeczy mam ze sobą w Warszawie. A dzisiaj jeszcze postanowiłam, że zrobię sushi dla całej rodzinki. Tu już mój ocet ryżowy się naszykował, a tam gotuje się ryż. I moje sushi dla rodzinki gotowe. A teraz film na rozluźnienie. I do tego fasolki. Wszystkich smaków. Oprócz tych niedobrych, mam nadzieję. A i no oczywiście herbatka. W kubeczku od siostry. Z zaparzarką z świąt. Od mojej przyjaciółki. A moje śniadanko? Zajmuję się tak. Serek wiejski z bananem, malinami, cynamonem i czarna kawka. Idealnie. Do tego słoneczko! Praca na całego, ponieważ kolejny dzień i kolejny obraz. To już jest w sumie trzeci. I ten przejął całą moją podłogę. Stanowiłam, że dzisiaj po raz drugi odtworzę makijaż oka na ręce. Wcześniej robiłam to na dłoni, teraz spróbuję zrobić to i zrobię zamknięte oczy. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Będę do tego potrzebowała pudru. Akurat mam ten z Arbon. Tutaj z Duraline z Inglota. Z Inglota mam jeszcze taki piękny półeczek do oczu. Paletka z Ewy. Farbki z Kryolanu. Nie jestem pewna, czy mi się przydadzą, ale nóżki paletki tutaj już położyłam. Paletka z Golden Rose z rozświetlaczami. Z NYXa mam taki żelowy eyeliner. I tutaj jest jakieś pojedyncze eyelinery. Ten jest z NYXa biały. No i oczywiście pędzelki. Zaczynamy. I jeszcze w sumie jako bazy pod to wszystko użyję podkładu z Catrice. Kredką z Sephory zrobiłam sobie taki wstępny zarys. Ale najpierw jako bazę nałożyłam właśnie podkład z Catrice. Brwi wstępnie zarysowane. Teraz do akcji wkraczają cienie z Zoewy. Korektorem nałożyłam miejsce, gdzie będzie brokat. Teraz brokacik z Inglota. Teraz za pomocą Duraline i NYXowego eyelinera stworzyłam kreskę, a za chwilę będę robiła jeszcze rzęsy. A tak prezentuje się efekt końcowy. A teraz to cudeńko trzeba zmyć. No to papa. Mam nadzieję, że taki weekendowy vlog się podobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!